Cześć, witam z Załęczańskiego Parku Krajobrazowego. Dzisiaj wybieram się na mały biwak. Idę trochę potestować kilka nowych rzeczy kupionych przed kolejnymi wypadami w góry. Lepiej przetestować blisko domu, a między innymi śpiwór. Ma ta sama pompująca. Zobaczę też, jak sprawuje mi się plandeka budowlana w roli tarpa. Jest godzina 20 po 17, także muszę się z deka śpieszyć, ponieważ jeszcze jest godzina do zachodu słońca, no a ja mam gdzieś około kilometra, półtora może do miejsca, które mniej więcej sobie wypatrzyłem, tam gdzie będę rozbijał obóz, także widzimy się, jak znajdę już coś na obóz. No i jestem. To jest właśnie to miejsce, w pobliżu którego planowałem się rozbić. Jeden chyba z ostatnich ostańców zapiennych, jakby to nie brzmiało. No ale jest tu trochę stromo. Chyba już troszkę mnie pamięć zawiodło, odkąd ostatnio tu byłem. Myślę, że jest troszkę lepiej, no ale nie jest. Poszukamy jakiegoś kawałka płaskiej ziemi. Może trochę dalej od tego, bo to... Dobra, szukam miejsca na obóz. No trochę mi się zeszło z rozstawianiem tej plandeki. No to jak mówię, to jest mój pierwszy raz ogólnie z tarpami, z plandekami. Także no myślę, że nie wyszło najgorzej, chociaż obawiam się, że przy jakimś silniejszym wietrze te moje szpilki niewiele by tu dały. No ale ma być dzisiaj spokojnie, także nie najgorzej. Zaraz wrzucę tam matę, wrzucę tam śpiwór, zobaczymy, jak to się tam mieści. Ogólnie dzisiaj jest dzień jest ciepły. Ja mam na sobie tylko tą koszulkę termoaktywną, a i tak jest mi dosyć ciepło przy rozstawianiu tego. No ale w nocy ma temperatura spaść właściwie nad ranem gdzieś tam do około 3 stopni, czyli tyle ile ma mój śpiwór temperaturę komfortu. Tam niby od plus 3 do minus 2, ale tak bardziej biorę, że to jest to plus 3. No i co? Tam jest ta góra, którą wcześniej pokazywałem. Tutaj już jest rzeka. No nie planowałem się rozbijać tak blisko rzeki, no ale nie było tutaj za bardzo gdzie. Zresztą też nie chciałem za bardzo odchodzić w las w razie no nie czarujmy się, trzeba byłoby się ewakuować w nocy, to żeby w miarę się jakoś dostać do tego samochodu. No także dobra. Wrzucam tam moje graty i szukam czegoś, jakiegoś opału.
Okej, ognisko już się w miarę rozpaliło. Ja szybko wodę wstawiam, bo nie mam zamiaru tu, szczerze mówiąc, jakiegoś dużego ogniska palić. Teraz, żeby się tam jeszcze kawki napić. Coś wszamać jeszcze w miarę po widoku i spać, bo jest godzina prawie 7, także jeszcze do jakieś do 8-9 może jakieś popalę ogień. Coś zmienię trochę po rozkminiami. 9 to już taka w sumie pora, że można i spać, także wstawiać wodę. Nie nasypało. O, szybciej się zagotuje też. No właściwie przechodząc do sedna odcinka, po co ja właściwie tutaj dzisiaj przyszedłem, to już pokazuję. Przyszedłem przetestować, jak się będzie spało na tym właśnie, tym moim, na tej karimacie. Właściwie jest mata sama pompująca McKinley. No i w tym śpiworze firmy Fjord Nansen. On tutaj jest, nie wiem, jeszcze będzie widać, teoretycznie jest ten ferokroa komfortu, to jest 3 stopnie na plusie, do minus 2, taka limitowa, no to raczej sądzę, że bardziej będzie koło tego. No właśnie dzisiaj ma być 3 stopnie na plusie, także przyszedłem sobie przetestować, jak będzie mi się na tym spało, znaczy właściwie spało w tym komplecie, za czym zabiorę to w góry, żeby tam się nie obudzić z ręką w nocniku. A tak poza tym, no to co? Ostatnio, właściwie kupiłem już to na jesień tamtego roku, ale jak wybierałem się w góry chyba na masę śnieżnika, jak spakowałem to wszystko, dodałem do tego jeszcze mój trzyosobowy namiot, który waży prawie 4 kilo, no to doszedłem tylko na przystanek i stwierdziłem, że nie dam rady z tym chodzić po górach. No i tak przeleżało tą całą zimę. No co, przyszła wiosna. No ja dalej się zastanawiam, czy kupić sobie jakiś lekki jednoosobowy namiot, czy właśnie zestaw coś tarp. No i nie wiem, przydałaby się chyba jakaś moskitiera do tego. Myślałem też o hamaku z możliwością rozłożenia go na biwi. I też właśnie po to tutaj przyszedłem. Jak będzie mi się spać pod takim zestawem, no bo nie ukrywam. Kilka no, w namiocie to już się trochę spało, chociaż właściwie też nigdy samemu, zawsze z kimś. No ale namiot to jest jednak namiot, daje to takie poczucie, jakby bym powiedział, domu, te cztery ściany jakieś są. A tutaj, no niestety jesteśmy z jednej strony, no idzie też zrobić zamknięte schronienie, oczywiście z tarpa, no, ale chyba nie po to się kupuje tarp, żeby robić z niego namiot. No i właśnie chciałem zobaczyć, jak będzie mi się tutaj spało właśnie, czy nawet nie to, że... Znaczy po prostu, czy nie będę się dygał. Nie oszukujmy się, no wiadomo, tu niby
teoretycznie człowiek wie, że tutaj, powiedziałem, że tutaj nad tą rzeką w tym lesie jestem bezpieczniejszy jeszcze niż gdzieś tam w mieście, gdzie na każdym rogu można gdzieś tam, że tak powiem, załapać, oberwać. Ale chodzi o to, czy będzie po prostu, czy nie przeleży całej nocy. Nawet nie to, że zimna, tylko po prostu, czy każdy trzask, każdy jakiś tam drobny szelest, czy nie będzie mnie budził. No zobaczymy, jak to będzie. Mam nadzieję, że będzie spoko. O, to już jakiś coś już tam śpiewa. Moje ognisko się pali. Właściwie to już się dopala. Nie mam zamiaru tutaj za dużo dokładać. No i tyle. Dopiję kawę. Zjem jeszcze coś. Jakąś kolacyjkę, żeby się lepiej spało. Wbijam się w śpiwór. Zobaczymy, jak to będzie. Nie wiem, może coś tam, jakąś relację zdam, jeżeli nie będę mógł spać w środku nocy. A jak nie, to odezwę się chyba jutro rano. Zobaczymy. Jest 6 rano. No właściwie to już chyba 7 według nowego czasu. Czekam na jakieś pierwsze promienie słońca, ale chyba się niestety nie doczekam, a bynajmniej nie szybko. Myślałem, że słonko mnie tutaj przygrzeje. Rozłożyłem sobie nawet tą otwartą stronę od wschodu. No ale jakoś to nie widać, żeby to szybko miało coś się pojawić za horyzontu. Ogólnie nas powiedziałbym, no nie najgorsza. Więc poleżę jeszcze trochę, z 15 minut może się pogrzeje. I wychodzę, to poopowiadam coś więcej. Tak więc wygląda mój obóz. W środku nie ma co ten. Tutaj ognisko jeszcze się trochę się tli. No i tak niestety tliło się chyba całą noc. Stąd też ten smrodek z ogniska, który czułem przez większość nocy. Ta plandeka jest tu metr za duża, ponieważ to jest plandeka 4x3, a ja chciałem właśnie, żeby była 3x3, czyli taka, jak mam zamiar kupić tarpa. Tutaj się suszy się śpiworek. O, myślę, że rozłożone jak na pierwszy raz, nie najgorzej. Tam jest właśnie w tle ta góra, o której chciałem się rozbić. Tutaj rzeczka. Całkiem fajne widoki, że pójdę pokażę. Nie wiem, co to jest, czy drzewo korowane. Tu pokaleczone trochę, nie wiem, czy zastanawiam się, czy to nie jakiś jeleń albo coś w tym stylu. Tutaj po roże mnie tarło. Ogólnie komfort termiczny, myślę, że w porządku. Mata dobrze izolowała mnie od podłoża, nie było mi zimno od podłogi, w miarę wygodnie. Nie ma się czego przyczepić. Ciepło też było w tym śpiworze, mimo że tam jak nogi, skończyła się klimata, skończyła się też ta folia NRC, no i tam przy nogach trochę mi zamógł ten śpiwór, ale nie było to odczuwalne. Było mi w nim ciepło, mimo że faktycznie te 3 stopnie, tak jak zapowiadali, chyba musiało być, bo do tej pory czuję po rękach, że no jest dosyć chłodno. Dobra, dachu już się pozbyłem. Naprawdę, szczerze mówiąc, dzisiejszej nocy to można było spać w ogóle pod gołym niebem. Nie spadła ani kropla deszczu. Wiatru praktycznie w ogóle nawet gałązka się nie ruszyła. Także no, pierwszy biwak można zaliczyć do, myślę, że do udanych. Chociaż przespaną nocą to bym tego nie nazwał. Prędzej takie
takie drzemki po godzinę, po pół godziny, co chwilę przebudzenie się i przekładka na drugi bok. Nie było mi ani zimno, też nie wybudzało mnie też żadne szmery, żadne szelesty. Tam do 12 może jakieś chyba psy szczekały, a później tego 12 praktycznie do rana, do świtu, to już ani ptaków, ani nic, cichutko jak makiem zasiał. Jedynie te bobry coś tam całą noc chyba coś tam robiły. Także no nie najgorzej. Dopijam sobie kawkę. Wstępnie jestem już pozwijany. Także co no. Dopijam i będę się zwijał. Dobra, ja już zwinąłem obóz. Wszystko tam ładnie posprzątane, ślady mojej obecności zamaskowane. Czyli wszystko w najlepszym porządku. No i jeszcze rzut oka na górę świętej Genowefy, z którą, co ciekawe, związana jest pewna legenda, o której wczoraj w sumie nie mówiłem. Nie chciałem się sam też niepotrzebnie nakręcać. A co to? O, fraszka. Otóż kiedyś dawno podobno właściciel wsi Parzymiechy za zdradę wygonił tutaj swoją niewierną żonę, która podobno ukrywała się gdzieś właśnie w tej okolicy i miała na imię Genowefa. A na górze tej, na górze, na czubku tej góry odbywały się podobno sabaty czarownic. No ale jak widać, zresztą nikt nie wierzy nigdy w takie legendy, ale jak widać, w nocy żadnych sabatów tutaj nie było, czarownice się nie pojawiały. Także opowiastkę tą można włożyć między bajki. No i dobrze, w takim razie biwak dobiegł końca, ja już idę do domu, poprawię jeszcze tutaj skrzynkę z geocachingu, którą kiedyś zakładałem. No i dzisiaj to by było na tyle. Cześć. Do zobaczenia na szlaku.